Gra o Tron, przygody. Rozdział 6. Wielki finał. Wracamy do Miru. Do brudnej Miru, ponieważ jest, zaczęła pozować, przebierać się za tego samego małego chłopca, który cały czas nas tutaj męczy w tej grze. Miru, Miru, Miru. Miru została Boże, kto tam tak beczy? Ciszę, nie mogę spać spokojnie. Ja pierniczę, ale brud. Looks fresh. Ale... Looks like they didn't make it to the block. Dobra. Oh god. Those are human teeth. Jak widzieliście, leżały tutaj ząbki. A zobaczmy, co tutaj jest. Szczurza nora. Sprawdźmy to. Pewnie mieszkają tutaj myszu. Rats. Rats. Everywhere in King's Landing. Generalnie Miru teraz wymyśla super plan, który pozwoli jej uciec. Dzięki umiejętnościom, nadzwyczajnym umiejętnościom Miru na pewno uciekniemy. Zobaczcie na to. Ona zaraz coś wymyśli. Na początku kupa do wiadra. Oh, disgusting. No niestety, kupę się robi w wiadrze i heja. Nie szkodzi, idziemy dalej. Dobra, wymykamy się stąd. Przez okno. Podciągnij. No, zwijamy się stąd. Zaraz wyważymy te drzwi. Kurde, Miru, taka niby byłaś podstępna, a dała się tak załatwić temu lamusowi. Temu lamusowi, nie pamiętam jaką miał ksywę lamusowi. Jak mu dałeś ten podnieść? Podnieść. Czemu ty masz to podnosić? Nie będziesz tego podnosić. Spójrzmy tam, co tam się dzieje. Jayla, please. Shut it. Please come here. Dobra, wiecie co? Porozmawiajmy z tą gałganicą. Hello, motherfucker. Excuse me. What do you want? Get me out of here. Cause if not, I don't want to know. Dobra, cicho tam, możesz się tak nie drzeć. Jayla, Jayla, come over here. Oh, don't you start again. Why don't you come here for a moment? We can have a little chat about it. God's woman, I said shut it. Or I will come in there, and you won't like what happens. Oj. Then, tell me, please. I'll do anything. Just tell me. Bastard. Before the day's over, they'll take us straight to the block. Dobra, tam nie narzekaj. So give me that look. Daj spokój, wydostanę się stąd, jestem Miru. Miru podstępna. Miru Littlefinger. A w sumie. Nie będę się jak odzywał. Oj tam, cicho, zamknij się w sobie, nie wiem czemu ze mną rozmawiasz. I have a son. A little baby boy. I think of the smell of his skin, his tuft of brown hair. There is nothing I wouldn't do, nothing, just to hold him again. Oj tam, Miru. You think I give two shits about your judgment? What would you do in my place? I'll never see him again. Nie będziemy mu jej odpowiadać. Nuda jakich mało. Nie ma o czym mówić. There's nothing to be done. No nie ma, no i trudno, no pogodź się z tym. O, jest ten zdradliwy typiarz. Please take me out of here. Mira, making friends already, I see. Be quick. We'll be coming back for her next. For your trouble. Cholera, nie wziąłem pochodni, a mogłem wziąć. Może to by spowodowało jakieś drastyczne zmiany. Ale żeśmy uzlamili. A ona też mogła wziąć tą pochodnię. Ajajaj, trochę żeśmy zlamili. Shut your fucking mouth. They'll be here for you soon. You don't have much time.
Nie, nie będziemy go atakować. I've come to make you an offer. Ooh. I was thinking about our encounter in the streets. I realized that I'd overlooked something of great value. Your name. I want you as my wife. Ooh. Your wife? Do you do all your wooing in cells? I'm new to courting, but I imagine less violence and intimidation. Wars are won and lost in the marriage bed, Mira. Gruba akcja. And I want my own kingdom. I'll start with an old and noble house, with a keep like Ironwrath. It may not be the grandest castle in Westeros, but it's a start. Why would I do that? What's in it for me? You keep your head, of course, and I'll get you out of here. But if you don't value that, think of your bloodline, your precious Forrester legacy. This is your chance to make sure it carries on. What are you talking about? Two of your brothers are already dead. That idiot Lud will take care of the rest. He marches on your house in full force with 10 times your numbers. I'm sorry, Mira. None of your family will survive the battle. You don't know that! Ironwrath will fall to you. And through marriage, it will become mine. A holdfast in the north can only help my ambitions. Nie wiem, co powiedzieć. You're already learning when to be silent. It's fitting our betrothal begins in a cell. I'd say it's a perfect symbol for the rest of your life. You plan to keep me locked up? Well, perhaps not literally. If you play your part and produce my heirs. The murder of a Lannister guard can't go unpunished. But I can get you out of here, Mira. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! All you have to do is agree to marry me. You'll give up your power. You'll give up your ancestral home. But you'll be alive. So, Mira. What do you say? I teraz już na start mamy bardzo drastyczną sytuację, bo musimy podjąć taką decyzję. Możemy też to, z tego co widzę, możemy też przeczekać generalnie. Pytanie zasadnicze jest... Bo możemy się niby oddać, a potem i tak go zabić, jak mi się wydaje. To byłoby dosyć taktyczne. Nie wiem czemu, ale uważam, że... To jest dobra decyzja. Poza tym, jak to się mówi, chłopak od węgla? Nie sądzę, żebym go jakkolwiek lubił. Ja zawsze mnie denerwował, że zaczepiał mnie. Dobra, jaka jest decyzja? Wydaje mi się, że tutaj podejmiemy taką decyzję. No, a niech będzie, YOLO! Good. Chociaż kurde, brzmi to bardzo grubo. Ajajaj, może to nie była najlepsza decyzja. Dobra, YOLO, lecimy tak. Może przy odrobinie szczęścia uda mi się coś uzyskać. Niby się zgodziliśmy, ale może przy odrobinie szczęścia uda mi się jakoś tego wykarastać. Wydaje mi się, że to będzie łatwiejsza droga niż w przypadku pierwszej drogi. She won't get far. Not out here. Ale nie wiem, czy to był dobry wybór, teraz tak się zastanawiam. Dobra, YOLO, zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, co tu za kłótnie jest? Uspokójcie, dzieciaczki. When you're finished here, come see me. There's something I must show you. I don't trust these people, Garrett. Which is why I had to see Cotter. He's not well. And he won't live much longer. Nie wiem, co powiedzieć.
I need you to do something for me. I didn't want him to suffer anymore, Garrett. Just to ease his pain, but... That's when they found me. Kurde, zminimalizowała mi się gra, halo! No, już działa. The Nightshade. I need you to be the one to end his suffering. Nic mu nie będzie, Gałganico. You have to feed it to him. Dobra, cicho tam, Gałganico, nic mu nie będzie, wyjdzie I'm z tego. Trusting you to do this, Garrett. You're the only one who can. I'm sorry, Sylvie. I can't. Dokładnie. Cutter's my friend. Then you won't let him suffer any longer. You'll see. He's in so much pain. Dobra, nic mu nie będzie, wyjdzie z tego. To tylko zadrapanie. No, tam bez przesady. Przeżył niedźwiedzia polarnego alkoholika, to sobie nie poradzi z lekkim zadrapaniem? Jakąś włócznią wbitą przez jego własnych braci, siostry? Myślę, że luź na łyda. Chodźmy zobaczyć, co tam do tego skutersa. Dobra, skuter, koniec wygłupiania się, pobudka. Ach, Boże, ci dziwnie wyglądający strażnicy. Skuter! No, nie wyglądasz za dobrze, ale spoko, wydaje mi się, że wyjdzie z tego luźno. I did everything within my power to help your friend. But I'm afraid it's too late. Nothing can save him now. No, ale gadasz głupoty. Nightshade. What are you going to do with that? You realize it's deadly. And has no place in here. What are you doing with that knife? It's meant for you. Co? Łapie chyba, o co chodzi. No, tak, to ja jestem. No, ja. A co jest za sytuacja? I'm here. Where's Sylvie? I wanna see her. Where is she? Something happened to her. Yes, this ain't yes. She's right outside. She sent me to help you. I thought they took her away. Nie, jest z nami, luź na łyda, nic się nie dzieje. You have to protect Sylvie. Dobra, skuter, nic się nie będzie. Spokojna łyda. Cutter. I can't bear it anymore. He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. You said you'd help him. I wish I could. But I'm afraid it's too late for that now. But you can still use his death to give his life meaning. Ooh. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. Forged from iron. The handle made with ironwood from this very tree. Magiczna zabawka. In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this now. Zarąbisty! To mi się podoba ten... You're here for a reason, Garrett. It's no accident they sent you. I promise. I'll make Lord Forrester proud. I know you'll do what's necessary. Your friend is dying. But his life is too valuable to waste. Give me his heart. His beating heart. Kurde, podoba mi się ten rytuał. We can use it for a greater purpose, Garrett. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. But we must do this, Garrett. I fear what might happen if we don't. Why me? Can't you do it yourself? Not alone. I'm far too weak. You saw what happened after the fight. My warriors, they're pulling away. Please, I need you to do this. No dobra, chyba nie mam wyboru. For the North. W sumie lubię takie czarną magię. Podoba mi się ta nutka, która jest w tle. Garrett.
A, poprosił mnie, bym co zrobił. Dobra, mała magia, będzie gitara. No dobra, w sumie czemu nie? To będzie świetna zabawa. Ale będzie dobra zabawa. Chyba wybór jest prosty w tym przypadku. Doskonale, ale będzie zabawa. Wybór był prosty. Każdy normalny człowiek wybrałby rytuał. Już się robi. Ale będzie zabawa. Skuter, gdybyś to widział. Dobra, no to tniemy. Uwaga, przygotujcie się na moje cienko. Uwaga i sru! O! Dobra, nie wiercz się, skuter, to tylko zadrapanie. Dobra, spokojnie, panuje sytuacją. Już chwytuję jego serce. Gdzie ono jest? Cholera, nie mogę znaleźć. Chyba gdzieś tutaj. Tu chyba. Poczekaj, muszę wyciągnąć. Gdzieś tutaj chyba. O, chyba mam! O, już, już, już! O, jest! Znalazłem! No dobra, no. Nie wiem po co, ale... Niech tak będzie w sumie, Jolko. Niechaj się poleje krew. Kurde, fajny ten rytuał był, co nie? Thank you, Garrett. Nie ma sprawy. It was difficult, but you did the right thing. Now we must burn the body. Ale była beka. Zabawa jakich mało. Kurde, jednak warto było zrobić ten rytuał. Dzięki temu rytuałowi jakaś magiczny gaj ma jeszcze większą moc. Że jak powiem, była to gra warta świeczki. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Ooh. No i dobrze ci tak, mały chłopczyku. Masz za swoje za znęcanie się i męczenie mnie. Get over there. Dobra, Miru, tam i tak cię przeszkadzał tylko. Ma za swoje po prostu. This boy has been charged with murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to his crimes? My betrothed can speak to them. Tak, to prawda. Is this true, my lady? Dobra, już szybko skazuję wskazowanko i tyle. Then in the name of the king, I sentence you to die. No i co? Proszę cię, cicho tam. Dobra, trzeba było mnie nie męczyć. Ma za swoje. No i tak nie miałem żadnej decyzji, wyboru decyzyjnego, co nie? No, spokojnie, potem cię zabiję. Dobra, chłopczyka już mamy nareszcie z głowy. No, już nie będzie nas męczyć niepotrzebnie. Miru! Miru Litterfinger, Litter Miru. No, załatwia po prostu wszystko, że krwią. Że jak powiem, po celach do celu po trupach. Że tak powiem. Do celach, po trupach. Elegancko żeśmy to rozegrali. Miru to załatwiła po perfekcji. Nie taka głupia decyzja w sumie. Dobra, tymczasem ci robią sabotaż. Dobra, będziemy musieli być naprawdę bardzo ostrożni w sabotażu. Rodrik i jego świta. Próbuję zrobić super misję sabotażystową. Spójrz, zobaczmy. Place is crawling with them. That must be Lord's tent. Of course he'd take the biggest one for himself. Horses hate being tethered during a battle. If we can just get them loose. Dobra, fajnie, dobrze wiedzieć. That tower gives a great view over their camp. Enough thinking. Where do you want us? Cut the horses free. Send them galloping through the camp. Horses? That's what you want? That's what we need. A distraction. Fine. But if any Whitehills get in our way, might have to cut them. Spokojnie, denerwujcie się. Zrobimy to taktycznie. Good luck, Basilisk.
No, zrobimy to pomalutku. Dobra, cichutko, damy radę. Idźcie spuścić te konie. You can trust them to fight. Beyond that. Come on, let's get this done. Dobra, będziemy musieli taktycznie to zaraz rozegrać znowu. Co tu mamy? Nie no, ty jesteś debilem, Rodriku, trochę głupie to jest się tutaj teraz podkradać, wiesz? Jak cię złapią, Rodrik, to zobaczysz, co to znaczy być ten poświartkowanym. Co? No dobra, poszli sobie w sumie. O nie, zaczekaj! A dobra, teraz będzie dobry moment. O, Rodrik! Dobra, żeś wykorzystał akcję akurat. Dobra, cicho, cicho, cicho. Teraz albo nigdy uda się, albo się nie uda. Dobra, czyli gryfa trzeba zabić w pierwszej kolejności. Bring me my great sword. Fuck. What do we do? Trzeba załatwić gryfa. I want to make him bleed. Dobra, trzeba załatwić tego gryfa lamusa, bo ja go nie lubię. Dobra, byście to zrobili, w sumie podzielibyście się. Kurde, w sumie podzieliby się na drużyny. Jedna drużyna poszłaby za gryfem, a drudzy za ludem. My gryfa musimy się pozbyć, bo nawet jeśli pozbędziemy się ojca, to jego gryf będzie chciał ten. Będzie i tak chciał krwi w sumie, wiecie? I'll take Griff and his men head on. Sneak behind. Grab Ryan. Get him the hell out of here. Kurde, taka jest prawda. Nawet jakbyśmy załatwili tego starego. Spokojnie, zginie. No, ale tak jak mówię, cokolwiek byśmy zrobili. Jakbyśmy zabili Luda, Gryf by jeszcze zabił dodatkowo tego całego syneczka. I by potem się też zmścił. A w sumie ja strasznie Gryfa nie lubię, bo kurde zrobił tą całą rzeź. Ja Gryfa bardziej nie lubię niż kurde tego ojca, szczerze mówiąc. Więc musimy się go pozbyć w pierwszej kolejności. Tak, a takie są zasady. Gryf. Surprise, motherfucker! Roderick Forrester. Mogłabym mu pomóc. Making a gift of it. No, trzeba pomścić Asha. I'm starting a collection. Cholera, zapomniałem, że tu trzeba się bić. Dobra, ja cię kręcę, przepraszam. Zapomniałem, że tu trzeba naciskać klawisze. Easy. Kolejny z głowy, dobra. No i co teraz, Ashu? Zadź go. Nie, no nie. Dobra, teraz zabij go. A, mam nadzieję, że zginiesz. Dobra, cicho tam, gałgań. Dobra, musimy się teraz skupić, bo to jest ciężka walka dosyć. Tak na daną sprawę. Dobra. I myk. Mam nadzieję, że zginie. Ale mam nadzieję, że zginie, dobra. Nie wierzę! No przecież nacisnąłem to. Myk! Ojeju, ale walka! Dobra, damy radę. Teraz już po tobie. Teraz już po tobie. No i madafaka po robocie. I co, beczka lala? As Lord of Ironwrath, defender of the Ironwood Groves, I sentence you to death. Nie, gitara się ma. Do widzenia. O, jeszcze ten. No, jeszcze miał się mu odciąć głowę jeszcze.
No i elegancko. Rose granet. Ach, pięknie. No jak nic się nie stało. Lekkie zadrapania. Veska! Westerosi, you live. Where's the basilisk? Last I saw, she escaped with my brother while I was taking care of Griff. He's dead. Good. Dokładnie. Be here with Ryan. Veska will have to take care of herself. To Ironrath. No i gitara się ma. Po Gryfiku, ten chłopiec odzyskany od razu, teraz morale wskoczą. Ale żeśmy to rozegrali po prostu perfekcyjnie żeśmy to rozegrali. A co tu się dzieje? Kurde, jaki rozpiździec. Miało tu nikogo nie być przecież. Już, umieraj, gałganie. I tak przez lamusiarski błąd jest, zostałem lekko ranny. Dobra, robimy tu siekę. Ale skąd oni się tu wzięli, to tak nie wiem. A jak ty myślałeś? The White Hills have broken through and the rest of their forces may cross the gate at any moment. We need reinforcements at the gate. Have you seen Dolly, Mother? Why are where you? She? Have you seen Mother? No one knows where back she... Get inside, now! Kurde, jaka akcja! Your command! Chronić, zabezpieczyć... Zabezpieczyć bramę, z całą pewnością. Tak, musimy, bramę musimy zabezpieczyć. Tu nie ma co ten. Dobra, lud zginie, będzie po wszystkim. No jak? Czas na drużynę pierścienia! Niech rozegra się rzeź! A, do góry! Atak! Ale bitka! Poczekaj! Myk, motherfucker! I myk! Jeden przecięty! Muszę być bardzo ostrożny, bo muszę się przebić do ludu! Taktyczny unik! Ej, czekaj, czy mi się uda, bo mogę zginąć chyba tutaj, jak popełnię jakieś błędy. Nie na mojej zmianie! Ja pierdolę, ale adrenalina, co nie? Boję się, że mogę w każdej chwili popełnić błąd. Dobra, uwaga. Weźmy tarczę i do góry. Dobra, damy radę, uda nam się. Musimy tylko do niego dobiec i go zabić. Damy radę. Patrzcie, uczcie się, jak to robią mistrzowie. Dobra, i wchodzimy tam. I myk! Ale wejście smoka. Dobra, idę załatwić tego lamusa. O, leży tam. Czas na twoją śmierć, lamusie. Twój syn już się żyje, a teraz zginiesz ty. Chodź, uważaj! Dobra, małe komplikacje. Lord Roderick Forrester, last of his kind. Chyba u ciebie w domu. Dobra, musimy być bardzo skupieni, bo tutaj jeden błąd i może się zakończyć to bardzo źle. Ale nie na mojej zmianie. No i gitara się ma. Dobra, dobij go szybko, zanim wstanie. Dawaj, dobij go zanim wstanie. O cholera, obudził się. No, szybko, teraz! Teraz! O, dobra, musi być delikatnie, ostrożnie. Dobra, poradzimy sobie, poradzę sobie. Nie musicie mi się wtrącać tutaj. Teraz! A i masz na swoje, gałganku! Ja cię kręcę, ale dynamizm. Boję się, że to może się źle zakończyć. Dobra, teraz obrona! Nie, dobra, dam radę, dam radę, dam radę. Rodrik, nie poddawaj się, dasz radę. Ktoś mnie uratuje na pewno. Ktoś mnie na pewno uratuje. Na pewno się uda. Teraz albo nigdy! Teraz albo nigdy!
Kurde, odejdź stąd! Ja pierniczę, co za... Nie, no mamo, co żeś zrobiła? Zostawcie nie! Ja pierniczę, ty zrąbię! Wynoś się stąd, gałganie, lamusie! Za honor! I co, warto było? Brodaty gówniarzu! Ja pierniczę, przebiłeś mi nerkę! A mam tylko dwie! Nie wierzę, dobra! To tylko zadrapanie! Ja pierniczę, ale mocne zadrapanie! Ała, ała. Ja cię kręcę, ale przypał. Kurde, i to jeszcze tak dobrze szło nam. Co żeś ty narobiła? Czemu żeś się wtrącała? Jeszcze się teraz przebili przez mur. No to niezła akcja. Rodrik, nie! Zostawcie Rodrika w spokoju, on nic nie zrobił nikomu! Roiland! Nie wierzę, że mnie uratował! Nie! Nie! Nie wierzę, Roiland! Zawsze był moim przyjacielem. Nie, to ten Duncan, zdradliwy. Ja cię kręcę, jak ten Rodrik to przeżył? Przecież to była masakra. Ale to było grube. Ja cię kręcę, ale to była gruba rozwałka. Przecież ja byłem przekonany, że to już koniec. Żołnierz się, że to już umiera. Jakim cudem on przeżył? Jaki rozpiździec, ja pierniczę. Rodrik prawie zginął. I to prawie zginął w taki sposób, że po prostu został rozćwiartkowany na strzępy. W ostatnim momencie uratował go Roiland, którego cały czas wiedziałem, że to jest najlepszy ziomek, jakiego mogę sobie wymarzyć. Roiland zawsze mnie wspierał, nie to co ten zdradliwy Duncan. Tak czy siak udało mi się ostatecznie przeżyć. A teraz wracamy do Gareda, który w sumie robi jakieś rytuały gdzieś daleko za murem i w sumie nie wiadomo do czego zmierza ten wątek, ale sprawdźmy to. A ostatnio zrobiliśmy rytuał wyciągnięcia serca. Warto było. Ale była zabawa. Dobrze mu wyszło, daj spokój. Było git. Nie gniewaj się, to drobny rytuał tam. Nic nie poczuł praktycznie.
What you did was right. I did what I had to do. I'll let you light the pyre. Aaaa, co o to? Niech stracę. No, szkoda trochę tego skutera. No ale trudno, no był debilem. Nie chciał iść na początku ze mną do tego gaju, no to trochę zapłacił za to życiem. No zdarza się. Trzeba było nie rozmawiać ze swoimi braćmi. W sumie to oni go zabili, można by rzec. No, taka prawda jest, siostro skutera. Twoi bracia go, go zabili. Twoja wina. To protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironwrath. It may already be lost. You know protecting the North Grove is the right thing to do. Those were Gregor's last words. They sent you. You should decide. Ojej, ale życie mnie ten. Tylko czemu bronimy tego? Nie idziemy nigdzie, bronimy tego miejsca. I will respect Lord Gregor's dying. No właśnie. The North Grove will never be lost while we breathe. Nie wiem po co, ale okej, jolo. Zostaniemy tu na zawsze. No i koniec tego wątku, w sumie nie wiadomo o co chodzi, ale zostajemy tu i koniec, kropka. Nie wiem po co, po prostu nie mam pojęcia po co tutaj zostajemy, naprawdę. Oto ja, Garrett, obrońca gaju. A to moi bracia, mroczni wojownicy. A to niedźwiedź polarny alkoholik. Garrett, wojownik. Przykro mi, Foresterowie, ale muszę tego bronić, tego gaju. Nie wiem czemu, ale czuję wewnętrzną potrzebę, że tak musi być. I tak właśnie, Garrett został obrońcą gaju. Na zawsze. House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Bold. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne, grandmother, I was Ja będę chyba zatrzymywał, bo nie nadążam z czytaniem. Actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. And then after that whole business with Tyrion, I thought she knew how to stay loyal when it mattered. And then that letter she forged to Elena Glenmore, as if I wouldn't find out. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened, the gods know what Mira was doing behind my back. Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam. But I was wrong.
He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made and the gods would. Yet before a day was out, a brother was dead at the foot of the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. Back from the twins with balls so shrunken he let Griff Whitehill beat him into the mud in his own yard. Reek, I had to come and see this walking tragedy for myself. But then, he jabbed out that fourthborn's eye. He killed the man who betrayed him. I was rather starting to like him. And then I thought, let's play a game. That's when the fun really started. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was cocky, surely, but he wasn't uncharming. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But there was no easy answer. But then he told me the truth. He'd risked losing all he had come here for to stand by his friend, a former slave. In the end, that mattered more than disobeying an order. I wish I could have done more for him. Perhaps, if I had, things would have turned out differently. Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have nothing. I don't know if Mira ever understood that, Grandmother. I know she told me the truth about Sarah, but she also broke a promise to Sarah to keep a secret. In the end, I respect that she was willing to do whatever it took to get what she wanted. But at what cost? Roderick. I could have told him this story wasn't going to have a happy ending. His brother dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I'm not unfamiliar with these Foresters. Stubborn to the end. They were clever, I'll give them that, but far too sentimental. Ruled by emotion when they should have been smart. Instinctive, instead of shrewd. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. O, poczekajcie, to jest fajne podsumowanie. W obronie rodu Forrestów. Krwi Elsery. Szlachty oraz szlachetnie i impulsywnie. Szlachetnie i impulsywnie. O, miło! Czyli jestem szlachetny jednak. Impulsywnie, ale szlachetnie. Miło! No! Kurde! Elegancko! No i co, to będzie koniec? Tak się zakończy ta historia? Ale numer... Czyli krótko mówiąc, nie będzie rozwiązania tego wszystkiego, to tylko jeden jakiś tam sezon. Ja ci kręcę jaka masakra. Rodik, no mam nadzieję, że po tym wszystkim przeżyłeś, bo... Kurde, on to ma przesrany. Już raz jechał na wozie, przeżył. Teraz to samo, został zmasakrowany, jechał na koniu, przeżył. Rodik, ty jesteś człowiek? Ty jesteś niezabijalny jesteś człowiek, po prostu. Ciekawe, czy jakbyśmy wysłali tych ziomków z Gaju, na przykład by akurat teraz przyszli, co nie? Jakie byłoby zakończenie w przypadku innych wyborów? Roderick? We don't have much time. Dobra, przyszedł mój Raymond, który przeżył, gitara siema. No to jak mu się udało przeżyć, to luźna łyda.
No i pewnie... O, jest jeszcze Besha żyje. Mały Roju, tutaj ten chłopiec żyje. A Luda to się zabije przy okazji innym razem. Dobrze, że ten Gryf nie żyje cały, co nie? Go bardziej nie lubiłem. Dobra, mamy teraz jeszcze krótkie podsumowanie. Czyli Yu i 37% skłamało. Czyli to wiadomo, 24 Mary Morgan. To jest był trudny wybór, ale moim zdaniem dobrze, przynajmniej pozbyliśmy się tego chłopca. Co tu mamy? 60% zrobiło rytuał, spoko. 60% wybrało właśnie obronę chłopca. I 51% postanowiło bronić tego całego gaju. No i gitara siema, co nie? Takie wybory. I... koniec! Ja cię kręcę, ale finał był. Nie no, nie, ej, trochę taki nienasycony się czuję. No, Rodrik to, bo to Rodrik jest kawałkiem skurczybyka. Tutaj mi piszą ludzie, że po prostu ten Fox mi napisał, że dostał tylko jedną strzałę. I kurde, ten Gałgan na koniu zginął, a Rodrik tam 1000 strzał i nic mu nie było. Rodrik to w ogóle, on miał jedną w ogóle ten, nerkę przed przerąbaną na pół, co nie, tam miecz miał wbite. I kurde, Gałgan jeszcze walczył. No, Rodrik to kawał skurczybyka, on już raz był zmasakrowany podczas krwawych godów, wrócił na wozie, wygenerował się z pół twarzą, a potem drugi raz zrobili mu masakrę i znowu przeżył. Gościu, no niesamowita akcja po prostu, ja jestem po prostu pod mega wrażeniem. Ale to było dobre, to była dobra historia, Gałgany. To była właśnie Gra o Tron przygody, tak się nazywała ta gra. Kurde, to skończyliśmy, to nie będę, to jak w jednym odcinku to zrobimy wszystko. Ale ładnie, dobra, ziomeczki, nie ma co tutaj przedłużać. Z tego to tak, to był ostatni epizod, który był niestety w tym sezonie. To tak, taka smutna wiadomość jest trochę smutna. Jest taka wiadomość, że niestety, pomimo tego, że to przeszliśmy, nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie kontynuacja, dlatego że Telltale zbankrutował po prostu totalnie. I szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy zrobią kontynuację, drugi sezon Gry o Tron. Szkoda, bo się naprawdę wciągnąłem i z przyjemnością bym zobaczył, jak się potoczą losy naszych przyjaciół w tej grze. Aczkolwiek, no, niestety zbankrutował Telltale i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zrobią kontynuację. Ja się bawiłem przy tej grze świetnie. Mam nadzieję, że wy też się bawiliście świetnie. A teraz wam mówię elo, elo. Napiszcie, czy wam się seria podobała. Elo, elo.